Dzisiaj ponownie zagłębimy się we wspaniały, nieco szalony świat proroctw biblijnych. Naszą uwagę skupimy szczególnie na Stanach Zjednoczonych. W ten sposób odpowiadamy na zaproszenie Boga zawarte w Piśmie Świętym. Chodźcie, rozpatrzmy to razem. Bóg zaprasza nas, abyśmy zasiedli do stołu razem z Nim. Chce z nami porozmawiać, nie tylko po to, żeby nam coś przekazać, ale także, żeby nas przemienić. Jestem naprawdę podekscytowany dzisiejszym spotkaniem. Chcę, żeby ten wykład skłonił was do myślenia, zachęcił i zainspirował. Mam nadzieję, że zwiększy waszą świadomość dotyczącą czasów, w których żyjemy, nawet jeśli was nieco zaniepokoi. 5 dobrych powodów, by obawiać się Stanów Zjednoczonych. Podczas spotkania pod tytułem 5 dobrych powodów, by być zaniepokojonym Kościołem, podaliśmy apokalipsę Jana jako 5 powód. Apokalipsa Jana przewiduje pojawienie się tworu przypominającego średniowieczny Kościół. 5 powód z ostatniego wykładu jest taki sam jak 1 powód w dzisiejszym wykładzie. Wykorzystamy dzisiaj dotychczasową wiedzę z ostatnich spotkań. Wiemy, że proroctwa Nowego Testamentu, zwłaszcza z Apokalipsy, są zakorzenione w Starym Testamencie, a szczególnie w Księdze Daniela. Widzimy to na ekranie. Apokalipsa Jana opiera się na Starym Testamencie, a w szczególności na Księdze Daniela. Jest wiele ważnych proroctw, ale dziś skoncentrujemy się na jednym, które znajduje się w 7 rozdziale Księgi Daniela. Opisane jest w nim widzenie proroka Daniela. Przedstawia ono 4 bestie, które wychodzą z morza. Pierwsza bestia przypomina lwa z orlimi skrzydłami. Następna to niedźwiedź trzymający 3 żebra w pysku. Potem lampart z 4 skrzydłami i 4 głowami. A na koniec nieokreślona bestia. Nie przypominała czegokolwiek, co Daniel widział w przyrodzie, więc po prostu nazwał ją straszną, dziką bestią. Wyróżniało ją to, że miała 10 rogów i żelazne zęby. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, każda z tych bestii symbolizuje przyszłość, którą Daniel zobaczył z wyprzedzeniem. Widzicie to na ekranie. Lew z orlimi skrzydłami reprezentuje wielki, starożytny Babilon. Niedźwiedź z 3 żebrami w paszczy Medo-Persją. Lampart z 4 głowami reprezentuje Grecję za panowania Aleksandra Wielkiego. Bestia z 10 rogami, Rzym, a następnie podział Rzymu i pojawienie się 10 rogów. Przedstawię wam teraz zarys tego, co będziemy dzisiaj omawiać. Mały róg, jak dowiedzieliśmy się ostatnio, to nic innego jak średniowieczny Kościół. To Kościół, który staje się największym historycznym wrogiem rozprzestrzeniania się Ewangelii Królestwa Bożego na ziemi. Może nam się wydawać, że to paradoks czy szaleństwo, ale Kościół staje się największym wrogiem Ewangelii. To zdumiewające. Punktem kulminacyjnym proroctw Daniela jest interwencja Boga. W 7 rozdziale Księgi Daniela widzimy, jaką rolę odgrywa ta interwencja w scenie sądu. To niesamowita scena. Podsumowując, w widzeniu jest lew, niedźwiedź, lampart, bestia, mały róg, a następnie sąd. Mały róg, według opisu, ma oczy podobne do ludzkich, ma usta mówiące wyniośle przeciwko Najwyższemu. Prowadzi wojnę ze świętymi Boga, obali 3 królów, będzie uciskał świętych, zmieni czasy i prawo, będzie rządził przez 1260 proroczych dni. Wrócimy do tego za chwilę. Zapragnie zrównać się z księciem zastępów. Za jego sprawą ustanie składanie codziennej ofiary. Miejsce świątyni zostanie zbezczeszczone. Prawda zostanie sponiewierana na ziemi i wszystko, co zostanie przedsięwzięte, będzie się udawało. Daniel w rozdziale 7 i 8 widzi, jak mały róg walczy przeciwko Bogu, jego ludziom, jego prawdzie i jego świątyni. Można odnieść wrażenie, że mały róg odnosi sukces. Wygląda na to, że ma niezwykle udaną karierę. W proroctwach Daniela widzimy, że aby położyć kres temu pozornie udanemu działaniu małego rogu, potrzeba nadprzyrodzonej interwencji Boga. Ludzie nie mogą go powstrzymać. Tak wygląda działanie małego rogu. Przeczytajmy 13 rozdział Apokalipsy Jana. Będzie on dzisiaj naszym głównym tematem. Podzielimy ten rozdział na 2 części. Przeczytajmy teraz pierwsze 10 wersetów 13 rozdziału Apokalipsy, a następnie ostatnie 8. Jesteśmy w Księdze Apokalipsy, rozdziale 13. Zdaję sobie sprawę z tego, że wkroczyliśmy w połowie opisanych w nim wydarzeń.
Zaufajcie mi, chciałbym omówić kilka kwestii dotyczących akcji i kontekstu, które mogą być dla was interesujące. Przeczytam wam widzenie, które otrzymał Jan w Księdze Apokalipsy. Na pewno będziecie je kojarzyć. Nawet jeśli nie znacie tej księgi i poruszane kwestie są dla was czymś nowym, to z pewnością rozpoznacie pewne elementy. Są one zaczerpnięte z proroctwa, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Lew, niedźwiedź, lampart i bestia z 10 rogami. Słuchajcie uważnie, Apokalipsa Jana, rozdział 13, od wersetu 1. Jan mówi: i stanął na piasku morskim. Wtedy zobaczyłem wychodzącą z morza bestię. Miała ona 10 rogów i 7 głów. Na jej rogach zauważyłem 10 diademów, a na jej głowach bluźniercze imię. Zatrzymajmy się na chwilę. Oczywiście nie chodzi tu o dosłowną bestię. W proroctwach biblijnych lew z orlimi skrzydłami czy czterogłowy lampart reprezentuje potęgi, królestwa i narody. Jan spogląda na morze i widzi dziwną bestię z 7 głowami i 10 rogami. Werset 2. Bestia, o której mówię, była podobna do pantery. Jej łapy były jak u niedźwiedzia, paszcza jak u lwa. Czytaliśmy już o tym w 7 rozdziale Księgi Daniela. Smok, czyli wróg. Szatan dał jej swoją moc, swój tron oraz wielką władzę. Jedna z głów bestii była jakby śmiertelnie ranna, lecz rana ta została uzdrowiona. Cała ziemia poszła w podziwie za tą bestią. Ludzie złożyli pokłon smokowi za to, że dał bestii władzę. Pokłonili się też samej bestii. Kto jest podobny do bestii, mówili. I kto jest w stanie podjąć z nią walkę? A dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Ponadto powierzono jej rządy na 42 miesiące. 42 miesiące to 1260 dni. To okres, który widzieliśmy przed chwilą w Księdze Daniela. Werset 6. Bestia otworzyła zatem paszczę, aby bluźnić Bogu, Jego imieniu i Jego przybytkowi. Bluźniła również tym, którzy mieszkają w niebie. Zezwolono jej nawet podjąć walkę ze świętymi i odnieść nad nimi zwycięstwo. Dano jej także władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Pokłonią się jej wszyscy, którzy mieszkają na ziemi. Każdy, którego imię nie jest zapisane w zwoju życia baranka, przeznaczonego na śmierć od założenia świata. Kto ma uszy, niech rozważy te słowa. Kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. Kto ma zostać zabity mieczem, ten zostanie zabity. Tu się zaznacza wytrwałość oraz wiara świętych. Spróbujcie sobie wyobrazić ten obraz tak, jakbyście byli w kinie IMAX. Zobrazujcie sobie to, co opisuje Jan, bardzo dziwną bestię wychodzącą z morza. Uczeni dosyć mało kreatywnie twierdzili, wychodzi z morza, więc nazwiemy ją bestią z morza. Składa się ona z elementów 4 bestii z rozdziału 7 Księgi Daniela. Otrzymuje śmiertelną ranę, ale rana ta zostaje wyleczona. Bestia jest niezwykle wpływowa i znana na całym świecie. Nakazuje wszystkim narodom, plemionom, językom i ludziom, aby oddawali jej cześć. Jej wpływ utrzymuje się przez okres 42 miesięcy, co odpowiada 1260 dniom. Co ważne, ta potęga bluźni Bogu, profanuje przybytek Boży, prowadzi wojnę ze świętymi, posiada globalną władzę i zostanie zniszczona przez interwencję Boga. Jak głosi przysłowie, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Nie da się zaprzeczyć, że mały róg 7 rozdziału Księgi Daniela i bestia z morza z 14 rozdziału Apokalipsy są tą samą postacią. Rządzą przez ten sam odstęp czasu. Postępują identycznie. Słowa użyte do opisania ich działań są takie same. Mały róg, który wykonywał wszystkie te przed chwilą przez nas wspomniane nikczemne działania, jest taki sam jak bestia, która została tu przedstawiona jako złożona potęga. Na ostatnim wykładzie określiliśmy trajektorię, czyli historię Kościoła, używając 4 koncepcji. Kościół został ukształtowany przez Chrystusa, lecz w średniowieczu uległ deformacji. W okolicach XV i XVI wieku nastąpiło wezwanie do reformy, czyli reformacja, która doprowadziła do odnowienia. To historia Kościoła w 30 sekund. Ukształtowany, zdeformowany, zreformowany. Reformacja prowadzi do pełnego odnowienia.
Chciałbym zwrócić waszą uwagę na coś niesamowitego w tym proroctwie. Kiedy została napisana Księga Daniela? Około 600 lat przed czasami Jezusa. Powiedzmy, że tu, gdzie stoję, jest przeszłość, a tam jest przyszłość. Żyjemy około 2000 lat po czasach Jezusa. Patrzmy więc wstecz na narody, które Daniel widział w proroctwie. Jan żył w czasach Jezusa, czyli około 600 lat po czasach Daniela. Jan otrzymał objawienie na przełomie I wieku, a następnie minęło kolejne 2000 lat. Ważne jest to, że gdy Daniel spoglądał w proroczą przyszłość, czyli w to, co jest znane jako przeszłość, widział lwa, niedźwiedzia, lamparta i bestię z 10 rogami. Zobaczył je właśnie w tej kolejności. Symbolizowały one Babilon, Medopersję, Grecję, Rzym oraz podział Rzymu. Jan, patrząc wstecz na te same narody, opisał je w odwrotnej kolejności. Pierwszą opisaną przez niego cechą bestii było 10 rogów. Następnie powiedział, że przypominała lamparta i niedźwiedzia oraz miała paszczę lwa. Daniel patrzył w przyszłość, a Jan patrzył wstecz i opisał te bestie w odwrotnej kolejności. To można nazwać historycyzmem, czyli historycznym spojrzeniem na proroctwo. Proroctwo obejmuje całą historię, poczynając od czasów proroka i ma osiągnąć punkt kulminacyjny na końcu dziejów. Daniel, patrząc w przyszłość, zobaczył lwa, niedźwiedzia, lamparta, straszną bestię, a następnie podział owej bestii na 10 rogów. Jan, który żył przed podziałem Rzymu, patrząc wstecz, zobaczył 10 rogów, a potem lamparta, niedźwiedzia, na koniec lwa. Przyjrzyjmy się temu. Wyobraźcie sobie, że w 13 rozdziale Apokalipsy nie ma tylko jednej bestii, ale są dwie. To nasz drugi powód. Drugim powodem, dla którego powinniśmy obawiać się Stanów Zjednoczonych, jest to, że dwie bestie z 13 rozdziału Apokalipsy Jana współpracują ze sobą, by wpłynąć na umysł i narzucić kult. Drugą bestią zajmiemy się za chwilę. Przeczytajmy teraz część 13 rozdziału Apokalipsy Jana. Czytaliśmy już o pierwszej bestii, która wychodzi z morza i jest równoznaczna z małym rogiem z 7 rozdziału Księgi Daniela. Teraz zostaje nam przedstawiona druga bestia, która nosi nieskomplikowaną nazwę, bestii z ziemi. Jak się pewnie domyślacie, wychodzi ona z ziemi. Werset 11, rozdział 13 Apokalipsy Jana. Zobaczyłem też inną bestię, jest tu mowa o drugiej bestii. Wyobraźcie sobie tę straszną, okropną, siedmiogłową bestię z 10 rogami, która pojawiła się, żeby bluźnić Bogu i prowadzić wojnę przeciwko świętym, ludowi Bożemu oraz jego przybytkowi. Zanim Bóg zainterweniuje, wydaje się, że prowadzi ona udaną wojnę. Zostaje jej zadany pozornie śmiertelny cios, ale nie sprawia to, że jest ona całkowicie zniszczona. Jej śmiertelna rana zostaje uleczona. Jan to wszystko zobaczył w proroczej wizji. Widząc drugą bestię, powiedział w 11 wersecie. Wychodziła ona z ziemi, miała 2 rogi. To już trochę bardziej pospolita ilość rogów, prawda? W przyrodzie dostrzegamy wiele zwierząt z 2 rogami. Podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. Wrócimy do znaczenia tego zestawienia za chwilę. Zwróćcie uwagę w kolejnych wersetach na słowa dzięki niej. Po raz pierwszy napotkacie je w wersecie 12. Jej władza, czyli władza bestii z ziemi, była pod każdym względem przedłużeniem rządów pierwszej bestii. Pracowała ona dla niej. To dzięki niej ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się pierwszej bestii, tej, której śmiertelna rana została uzdrowiona. Tu pojawiają się po raz pierwszy słowa dzięki niej. Czytam od wersetu 13. Bestia ta dokonywała wielkich znaków, na oczach ludzi zsyłała nawet ogień z nieba na ziemię. Za pomocą tych znaków, które dano jej możliwość czynić wobec pierwszej bestii, zwodziła ona mieszkańców ziemi. Namówiła ich nawet, aby wykonali podobiznę bestii, która miała ranę od miecza, a mimo to stała się przy życiu.
Werset 15. A kiedy to uczynili, dano jej możliwość ożywić podobiznę bestii, także przemówiła. Za jej też sprawą wszyscy, którzy nie pokłonili się podobiznie bestii, zostali zabici. Werset 16. Druga bestia sprawiła, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy musieli przyjąć znamię na swoją prawą rękę albo na swoje czoło. Czasami nazywamy to znamieniem bestii. Bez tego znamienia nikt nie mógł nic kupić ani sprzedać. Aby to uczynić, musiał mieć znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia. Kolejny werset jest dość enigmatyczny i od lat sprawia kłopot zarówno uczonym, jak i zwykłym czytelnikom. Werset 18. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę bestii. Jest to liczba człowieka. 666. W skrócie, z morza wyłania się straszna bestia i zostaje jej zadany pozornie śmiertelny cios. Bestia symbolizuje naród bądź królestwo. Straszne królestwo wyłania się z morza i otrzymuje pozornie śmiertelną ranę. Druga bestia pojawia się i działa jako rzecznik czy obrońca pierwszej bestii i za jej sprawą cały świat ma oddawać cześć pierwszej bestii. W skrócie, jedna bestia się pojawia, prowadzi wojnę, odnosi ogromny sukces, występując przeciwko Bogu, jego prawdzie i jego świątyni. Wydaje się, że wszystko układa się pomyślnie dla bestii. Ta bestia otrzymuje jednak śmiertelną ranę i wygląda na to, że nadszedł jej koniec. Nic bardziej mylnego. Pojawia się druga bestia, reprezentująca królestwo i władzę, która działa jako rzecznik i obrońca pierwszej bestii. Nie każe światu siebie czcić, tylko każe czcić pierwszą bestię. Obie bestie ze sobą współpracują. Powód drugi, dwie bestie z 13 rozdziału Apokalipsy Jana współpracują ze sobą, by wpłynąć na umysł i narzucić kult. Słowa, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, to dzięki niej. To ona do tego doprowadziła. Zmuszała i nakłaniała świat pod groźbą śmierci i sankcji ekonomicznych. Zobaczmy, jakie cechy charakterystyczne ma druga bestia z 13 rozdziału Apokalipsy Jana. Po pierwsze, ma ona władzę pierwszej bestii. To za jej sprawą świat oddaje cześć bestii z morza. Zsyła wielkie znaki, takie jak ogień z nieba i zwodzi nimi świat. Tworzy wizerunek pierwszej bestii. Daje oddech bestii z morza, grozi śmiercią za niesubordynację. Wprowadza znak lojalności, a następnie stosuje groźby ekonomiczne. Moglibyśmy przyjrzeć się każdemu z tych szczegółów, ale nie jest to dzisiaj naszym celem. Chcę wam tylko pokrótce przedstawić ten temat i zwrócić waszą uwagę na jeden z niewątpliwie najdziwniejszych wersetów w całej Biblii. A uwierzcie mi, przeczytałem ją już wiele razy. Nie znajdziecie dziwniejszego wersetu niż ten. W Biblii jest wiele wersetów, które są enigmatyczne i trudne do zrozumienia, ale ten jest wyjątkowo dziwny. W 13 rozdziale, 11 wersecie Apokalipsy Jana czytamy. Zobaczyłem też inną bestię. Wychodziła ona z ziemi. Miała dwa rogi podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. To, co jest takie dziwne w tym wersecie, to nietypowe, ironiczne, niespodziewane zestawienie baranka i smoka. Myślę, że możecie zgadnąć, kto jest barankiem w Piśmie Świętym. Barankiem jest Jezus, prawda? Ewangelia Jana, 1 rozdział, werset 29. Oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. W Apokalipsie Jana Jezus jest przedstawiany jako baranek zasiadający na tronie, więc to, o czym tu czytamy, jest szalone, dziwne, sprzeczne i zaskakujące. Ten twór przypomina baranka pod wieloma względami, ale mówi jak smok. Nie musimy domyślać się ani zgadywać, kim jest smok, ponieważ Apokalipsa Jana wyraźnie go identyfikuje. W naszej serii pod tytułem 5 ważnych powodów dowiedzieliśmy się, że smok jest tym wężem starodawnym, określanym jako diabeł i szatan. Jak czytamy w 12 rozdziale 9 wersecie Apokalipsy Jana. Nie znajdziemy drugiego wersetu w całym Piśmie Świętym, który by w taki sposób zestawił Jezusa i smoka. Mało tego, obaj stanowią opis pewnej potęgi. Są elementy przypominające baranka, czyli Jezusa, ale także elementy przypominające smoka. Jan wiedział, co robi. Zapisywał to, co objawił mu Jezus. Ten opis ma wywołać niepokój u czytelników. Można to porównać do ubrania, które nie do końca pasuje. Opis Jezusa przedstawia jego wszystkie atrybuty i cechy oraz wspaniałe rzeczy z nim związane.
Ta potęga, ten naród ma cechy przypominające baranka, ale także mówi jak smok. Jako czytelnicy powinniśmy zastanawiać się nad tym, ale przejdziemy do tego za chwilę. Werset 12. Jej władza była pod każdym względem przedłużeniem rządów pierwszej bestii. Pracowała ona dla niej. To dzięki niej ziemia i jej mieszkańcy kłaniali się pierwszej bestii, tej, której śmiertelna rana została uzdrowiona. To nie jest potęga regionalna ani plemienna, czy też jakaś mała potęga gdzieś na krańcu świata. Ma ona wpływ na cały świat. To jest potęga o globalnym znaczeniu, o globalnej władzy. Jak już wspomnieliśmy, nie jest to dosłowne zwierzę. Dochodzimy do trzeciego powodu. Jak zidentyfikujemy drugie zwierzę? Jak już dostrzegliśmy, że pierwsza bestia, czyli bestia z morza, to nic innego jak mały róg z siódmego rozdziału Księgi Daniela. To średniowieczny kościół. Łatwo go zidentyfikować. Wystarczy połączyć kropki. Jest to widoczne czarno na białym. Druga bestia, czyli bestia z ziemi, przyprawia biblistów i uczonych w piśmie o ból głowy. Od 2000 lat ludzie pytają, kim jest ta bestia z ziemi? Kto jest apologetą dla średniowiecznego kościoła? Która moc pojawia się, aby pomóc w zagojeniu śmiertelnej rany? O kogo chodzi? Aby zrozumieć, o kim jest mowa w 13 rozdziale Apokalipsy Jana, musimy zrozumieć, że kontekst czasu pojawienia się bestii z morza jest kluczowy. W 13 rozdziale, 10 wersecie Apokalipsy czytamy: kto ma pójść do niewoli, pójdzie do niewoli. Kto ma zostać zabity mieczem, ten zostanie zabity. Tu się zaczyna wytrwałość oraz wiara świętych. Jan w swoim kinematograficznym widzeniu dostrzega zwierzę, które pozornie odnosi sukces w wojnie przeciwko Bogu i jego ludowi. Jednak ze względu na to, że ta bestia stosowała przemoc, przymus i prześladowania, ostatecznie sama musiała się z nimi zmierzyć. Jezus mówił o tym Piotrowi, gdy tłum przyszedł go aresztować w ogrodzie Getsemani. Piotr wyciągnął wtedy swój miecz z zamiarem uratowania Zbawiciela. Jednak Jezus powiedział mu, żeby schował swój miecz, bo ci, którzy zabijają mieczem, od miecza giną. Istnieje prosta zasada, która sprawdza się od początku ludzkości. Gdy stosujesz przemoc, to stajesz się przemocowy i zostajesz otoczony przez przemoc. Następuje eskalacja przemocy, dochodzi do absurdalnego poziomu przemocy. Wrócimy do tego. Wyobraźcie sobie, że Jan widzi, jak pierwsza bestia upada i zostaje jej zadany cios. A zaraz potem pojawia się druga bestia. Przeczytajmy ten fragment. Zobaczyłem też inną bestię. Wychodziła ona z ziemi. Miała dwa rogi podobne do barankowych, lecz mówiła jak smok. Wyobraźcie to sobie. Jedna bestia upada i pojawia się druga. Czas pojawienia się bestii z morza jest absolutnie kluczowy. W proroctwach napotykamy okres, który występuje 7 razy w Księdze Daniela i Apokalipsie Jana. Określa się go jako 1260 dni, a także jako 42 miesiące, o których czytaliśmy w 13 rozdziale Apokalipsy. Opisany jest również jako 3,5 roku. Rok ma 12 miesięcy, więc 3 razy po 12 plus 6. 36 plus 6 to 42. Miało to miejsce, zanim ustalono, że rok ma 365 i 1 czwartą dnia. Mowa tu o roku biblijnym, który wynosi 360 dni, czyli 12 miesięcy po 30 dni. 3,5 roku, czyli 1260 dni, czy też 42 miesiące. To ten sam okres proroczy. Zarówno bestie, jak i dni są symbolami. Dni symbolizują większe jednostki czasu, mianowicie lata. Dzień proroczy oznacza rzeczywisty rok. Dwie daty, które wyświetliłem na ekranie, to rok 538 naszej ery oraz rok 1798 naszej ery. Pokrótce opisaliśmy historię Kościoła. Możemy podzielić ją na 4 okresy.
Kościół został założony przez Chrystusa. Potem nastąpił okres tak zwanego zdeformowania, czyli średniowiecze. Dokonano przygotowań do procesu zdeformowania Kościoła. Rozmawialiśmy na ostatnim wykładzie o rywalizacji między znaczącymi ośrodkami wpływów chrześcijańskich. Rzymem, Konstantynopolem, Jerozolimą, Antiochią i Aleksandrią. Rzym ostatecznie wspiął się na szczyt, a w dużej mierze przyczyniło się do tego usunięcie wszelkich przeszkód i oporu wobec zwierzchnictwa biskupa Rzymu. Doszło do tego w roku 538 naszej ery. Trwało to wiele lat, ale dopiero wtedy nastał punkt kulminacyjny. Ta data jest bardzo istotna, ale skupmy się teraz na drugiej dacie. Nastąpiło tak zwane usunięcie przeszkód, żeby mógł pojawić się człowiek grzechu. Paweł powiedział, że człowiek grzechu zostanie ujawniony, co odnosiło się do pojawienia się małego rogu. Mówimy o początku VI wieku. W roku 1798 zdarzyło się coś niezwykłego. Francuski generał Napoleona o imieniu Louis-Alexandre Berthier spełnił proroctwo biblijne. Podobnie jak wielu ludzi w historii, którzy wypełniali proroctwa, nie był tego świadomy. Był nieświadomym narzędziem w rękach Boga. To niesamowite. W Encyklopedii Britannica czytamy następujący opis Berthiera. Był odpowiedzialny za działania armii Napoleona. Cesarz nazywał go człowiekiem, który służył mi najdłużej i nigdy mnie nie zawiódł. Dowodził we Włoszech, a Rzym zajął w lutym. W którym roku? 1798. Później dołączył do Napoleona w Egipcie. Cedric Ward, historyk, powiedział: rewolucyjne namiętności zwyciężyły w tych okolicznościach. Czytamy dalej o dyrektoriacie, czyli inaczej francuskim rządzie. To wszystko dzieje się po okresie terroru i rewolucji francuskiej. Jeśli znacie historię Europy, to wiecie, że te wydarzenia miały miejsce w tamtym czasie. Ward napisał, że rewolucyjne namiętności zwyciężyły, a rząd francuski polecił generałowi Berthierowi, który dowodził we Włoszech, ruszyć na Rzym. Francuskie siły dotarły na przedmieścia Rzymu 9 lutego. Którego roku? 1798. 6 dni później zajęły samo miasto bez oporu. Co stało się z Kościołem Rzymskim? Co się dzieje, gdy pojawia się ateistyczna potęga, która nie spotyka się ze sprzeciwem? Kościół Rzymski nie miał żadnej armii. Nie było nikogo, kto mógłby stawić opór Napoleonowi, który był jednym z największych wojskowych strategów w historii. Wkraczając do Rzymu bez oporu, uzyskał to, co chciał. Co się stało z biskupem Rzymu? Papież Pius VI został 20 lutego wywieziony przez Francuzów na wygnanie. To jest kluczowe. Oznaczało to koniec długiego okresu dominacji papieskiej w Europie. Oznaczało to koniec czegoś ważnego. Pozornie śmiertelna rana została we właściwym czasie zadana przez ateistycznego francuskiego generała, który nie zdawał sobie sprawy z tego, że wypełnia proroctwo Pisma Świętego dane wiele wieków wcześniej. To niesamowite. To znaczące wydarzenie miało reprezentować ostateczne zwycięstwo rewolucji francuskiej nad chrześcijaństwem Zachodu. Przytoczę jeszcze jeden cytat, tym razem Ludwika Pastera, znanego katolickiego historyka, który napisał uznane dzieło zatytułowane Historia papieży. Był on sześciokrotnie nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Ten człowiek ma autorytet. Oto co napisał o tym wydarzeniu i o tym roku. 11 stycznia 1798 roku francuski rząd wydał swoim wojskom jednoznaczne polecenie, aby zajęły Rzym. Armia ruszyła na południe pod dowództwem generała Berthiera z rozkazem od Bonapartego, aby obalić papieża i ustanowić w Rzymie republikę. To spełnienie proroctwa jest niesamowite. Na slajdzie widzicie następstwo tych wydarzeń. 1260 lat wcześniej została przygotowana droga do pojawienia się biskupa Rzymu. Zgodnie z tym, co przewidziało proroctwo, po 3,5 roku, czyli 42 miesiącach, czy też 1260 proroczych dniach, dosłownie co do roku ta potęga otrzymała pozornie śmiertelną ranę.
Możecie użyć którejkolwiek z tych jednostek czasu. W widzeniu, które chciałem, żebyście sobie zobrazowali, zobaczyliście, że jedna z bestii upadła. Ten, kto zabija mieczem, od miecza ginie. Ten, który prowadził do niewoli, sam zostanie w nią wtrącony. I to jest w dużej mierze historia średniowiecza. Ciężko nawet wypowiedzieć takie słowa, ale nastąpiły prześladowania w imieniu Jezusa. To tak, jakby powiedzieć, że koło jest kwadratowe, pustynia mokra, czy ocean jest suchy. Były prześladowania w imieniu Jezusa i to nie przez krótki okres. To nie trwało przez dekadę czy dwie, to trwało wieki. Nie było kilku tysięcy, czy nawet kilkuset tysięcy ofiar. Miliony ludzi straciło życie w tym przerażającym okresie rządów Kościoła, który na tak szeroką skalę wykorzystał swoją władzę i kontrolę. Wiele narodów europejskich chciało odegrać rolę w tych wydarzeniach, ale tylko Francja miała na tyle odwagi. Napoleon stanął na jej czele i po rewolucji francuskiej stwierdził: skończyliśmy z Kościołem. Skończyliśmy z papieżem, skończyliśmy z całą ich korupcją i przepychem. Koniec tego. Napoleon wysłał wiadomość do Berthiera, aby na polecenie francuskich władz zdjąć papieża z tronu. Weszli więc do miasta i usunęli go z tronu, wypełniając tym samym proroctwo biblijne. Zadali mu pozornie śmiertelne rany. Spójrzmy na ekran. Bestia z ziemi powstaje. Bestia z morza otrzymała pozornie śmiertelną ranę w 1798 roku. Bestia z ziemi powstaje wtedy, gdy bestia z morza otrzymuje pozornie śmiertelną ranę. To naprawdę niesamowite. Przejdźmy do czwartego powodu. Bestia z ziemi w pewnym wymiarze przypomina swoim charakterem baranka. Już wspomnieliśmy o tym w dziwnym wersecie 11, który zawiera nietypowe, pozornie sprzeczne zestawienie. Czytaliśmy, że ma rogi podobne do rogów baranka, ale mówi jak smok. Zastanówmy się nad znaczeniem tego wersetu. Podobny do baranka, podobny do smoka. Co to znaczy? Omówmy bardziej szczegółowo charakterystykę tej bestii. Mam też obszerniejszą prezentację dotyczącą tego tematu. Jeśli jesteście nią zainteresowani, jest ona dostępna na YouTube pod tytułem Czy Jezus ma bliźniaka? Czy Jezus Chrystus ma bliźniaka? Najrozsądniej byłoby stwierdzić, że nie ma bliźniaka i że to niedorzeczna teoria. Gdy jednak czytamy Apokalipsę Jana, to da się zauważyć, że sposób, w jaki jest opisana druga bestia, niepokojąco przypomina dzieło Jezusa. Zaraz wyjaśnię, o co tu chodzi. Wejdźmy głębiej w subtelne niuanse biblijnych proroctw. Zastanówmy się nad tym tematem. Odkryjemy coś naprawdę ciekawego. Przyjrzyjmy się opisowi pierwszej bestii z 13 rozdziału Apokalipsy. Bestia z morza wyłania się z wody. Podobnie było, gdy Jezus rozpoczął swoją publiczną posługę, bo wyłonił się z wody podczas swojego chrztu. To fascynująca analogia. Po drugie, zarówno Jezus, jak i pierwsza bestia przypominają swojego Ojca. Jezus powiedział: kto mnie widział, widział Ojca. W 12 i 13 rozdziale Apokalipsy Jana, w opisie smoka, który przekazuje swoją moc i władzę pierwszej bestii, obaj są opisani jako posiadający 7 głów i 10 rogów. Występuje pewne podobieństwo. Po trzecie, zarówno Jezus, jak i pierwsza bestia są opisani jako posiadający rogi i korony. Możesz zapytać, czy Jezus ma rogi i korony? Odpowiedź brzmi tak. W Apokalipsie Jana napisane jest, że Jezus posiada rogi i korony. Dlaczego to jest istotne? Według żydowskiego sposobu myślenia róg był symbolem mocy i siły. To ma sens. Było to społeczeństwo, głównie rolnicze, zajmujące się zwierzętami, zwłaszcza zwierzętami z rogami, takimi jak kozy czy owce. Pasterze zauważyli, że podczas sezonu godowego dorosłe samce rywalizowały ze sobą, używając swoich dużych rogów. Zauważono, że zazwyczaj większy samiec
Z większymi rogami, będący starszy i bardziej dojrzały, odnosił sukces w walce przeciwko mniejszemu, mniej dojrzałemu samcowi. Doszli do wniosku, że rogi symbolizują siłę i moc. To znalazło odzwierciedlenie zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, gdzie róg jest symbolem siły i mocy. Jezus w Apokalipsie Jana jest symbolicznie przedstawiany jako posiadający 7 rogów, co ma na celu podkreślenie jego nieograniczonej mocy. On posiada doskonałą moc. Jednak bestia również posiada rogi i korony. Nie trzeba być uczonym, żeby się domyślić, że korony symbolizują władzę. Noszą je królowie i królowe. Bestia z morza posiada rogi i korony na swojej głowie, podobnie jak Jezus jest przedstawiany jako posiadający wiele koron. Obydwoje otrzymali swoją władzę od Ojca. Bestia z morza otrzymała moc od smoka. Jezus zaś mówi, że wszelka władza jest mu dana od Ojca. Zaraz przejdziemy dalej. Misja Jezusa trwała 3,5 roku, jeśli mówimy o Jego publicznej działalności. Został ochrzczony jesienią 27 roku i ukrzyżowany wiosną 31 roku naszej ery. To 3,5 roku. Widzieliśmy, że kariera bestii, zarówno według Księgi Daniela, jak i Apokalipsy Jana, trwa równowartość 3,5 roku, czyli 42 miesięcy, co odpowiada 1260 dniom. Zostali zabici, a następnie wskrzeszeni. Jezus został dosłownie ukrzyżowany przez rzymskich żołnierzy, a następnie zmartwychwstał 3 dni później. Natomiast w przypadku bestii otrzymała ona pozornie śmiertelną ranę, ale potem ta rana została uleczona. Mamy więc pewnego rodzaju zmartwychwstanie w obu przypadkach. Jest im oddawana cześć i twierdzą, że mają uniwersalną władzę. To niesamowite. Nie ulega wątpliwości, że autor Apokalipsy Jan celowo chciał dać nam do myślenia. Ta moc próbuje działać w sposób przypominający Jezusa. To wcale nie powinno nas dziwić. Czytaliśmy na poprzednim wykładzie w 2 rozdziale 2 listu do Tesaloniczan, że ta moc wejdzie do świątyni Bożej, udając, że jest Bogiem. Będzie przyjmować boską postawę i udawać boską postać na ziemi. Wspomnieliśmy już, że słowo antychryst oznacza nie tylko osobę, która staje w opozycji do Chrystusa, ale także osobę, która chce przejąć stanowisko czy pozycję Chrystusa. Autor Księgi Apokalipsy Jan chce przyciągnąć naszą uwagę, mówiąc: słuchajcie, szukajcie mocy, która udaje, że jest podobna do służby i tożsamości Jezusa. Wyświetliłem to na ekranie. Przedstawia tę moc jako próbującą naśladować służbę i tożsamość Jezusa. To nie ulega wątpliwości. Analizując cechy podane w celu zrozumienia, kim jest bestia z ziemi, pamiętajmy, że pierwsza bestia to nic innego jak średniowieczny kościół, a konkretnie pojawienie się rzymskiego średniowiecznego kościoła. Łatwo to zweryfikować i udowodnić. Zagadnienie tożsamości drugiej bestii, czyli bestii z ziemi, od wielu lat nurtuje biblistów oraz innych uczonych. Nadal istnieje ogromna różnorodność perspektyw i opinii na ten temat. Podzielę się z wami swoim zrozumieniem tego zagadnienia. Myślę, że uznacie to za przekonujący argument. Musimy być świadomi cech, których szukamy w tej bestii. Zawarte są one bezpośrednio w tekście. Po pierwsze, wychodzi z nowego obszaru, w przeciwieństwie do pierwszej bestii, która wyłoniła się z morza. Ta bestia wychodzi z ziemi. Po drugie, w pewnym sensie przyjmuje zasady podobne do baranka. To nasuwa wniosek, że nie powinniśmy szukać korony ani króla. Pierwsza bestia miała 7 głów i 10 rogów oraz korony na tych rogach. Na rogach bestii z ziemi nie ma koron. Pojawiła się ona około roku 1798, gdy nastąpił upadek pierwszej bestii. Szukamy innej bestii o znaczącym wpływie, która pojawiła się mniej więcej w tym czasie. W porównaniu do pierwszej bestii będzie młodszą potęgą. Po piąte, musi mieć globalny wpływ militarystyczny, ponieważ przymusza i stosuje groźbę śmierci. Jeśli nie postąpisz, zgodnie z jej żądaniami zostaniesz zabity. Musi więc mieć wystarczająco siły, by móc grozić całemu światu. Musi także mieć globalny wpływ ekonomiczny, ponieważ mówi, że jeśli nie zgodzisz się na postawione warunki, to nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać. Punkt 8.
rozwija bliskie więzi z bestią z morza i w końcu zaczyna mówić jak sam smok. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym punktom. Myślę, że fakt, iż założenie Stanów Zjednoczonych pasuje do tego proroctwa co do joty, nie jest tylko zbiegiem okoliczności. Pasuje idealnie. Jestem przekonany, że druga bestia z 13 rozdziału Apokalipsy Jana, czyli bestia z ziemi, to nic innego jak Stany Zjednoczone. Sprawdźmy, czy to ma sens, czy sobie to tylko wymyśliłem. Po pierwsze, mamy Deklarację Niepodległości podpisaną 4 lipca 1796 roku. Czy jest to w okolicach daty, którą rozważamy w kontekście upadku pierwszej bestii, czyli roku 1790? Jak najbardziej. Pierwszy Kongres Konstytucyjny Stanów Zjednoczonych został zwołany 25 maja 1787 roku. Wszystko się zgadza. Gdy autorzy dokumentów założycielskich Stanów Zjednoczonych je spisali, to określili nowy, rewolucyjny sposób myślenia o rządzie, narodzie i sprawowaniu władzy. Przyjęli zasady podobne do baranka. Były to niezwykle rewolucyjne i innowacyjne zasady. Deklaracja Niepodległości rozpoczyna się tymi słowami. Uważamy za zrozumiałe same przez się te prawdy, że wszyscy ludzie zostali stworzeni i równi, że zostali wyposażeni przez Stwórcę w pewne niezbywalne prawa, czyli prawa, które nie mogą zostać odebrane, między którymi są życie, wolność i dążenie do szczęścia. Że dla zabezpieczenia tych praw ustanowione zostały wśród ludzi rządy wywodzące swoją słuszną władzę z przyzwolenia rządzonych. To bardzo innowacyjny sposób zarządzania. Wrócimy do tego za chwilę. Jeśli kiedykolwiek jakaś forma rządu stanie się niebezpieczna dla tych celów, jakimi są życie, wolność i dążenie do szczęścia, prawem narodu będzie zmiana lub obalenie rządu i powołanie nowego, który oprze swoje podstawy na takich zasadach oraz zorganizuje swoją władzę w taki sposób. Ta idea jest całkowicie innowacyjna, czasem określana jako amerykański eksperyment. Rządy bez monarchii. Warto przyjrzeć się temu, jak wyglądały rządy praktycznie każdego narodu do tego momentu. Władze sprawowali monarchowie i panował przesąd, że to ich krew sprawia, iż są zdolni do panowania. Byli inni, nie byli zwykłymi ludźmi. To dlatego wiele filmów i opowieści, które stały się popularne na przestrzeni lat, opowiada o księciu zakochującym się w zwykłej dziewczynie. Mieszanie królewskiej krwi sprawiało poruszenie w społeczeństwie. Panował błędny pogląd, że prawo do rządzenia oraz wymagane do tego umiejętności i zdolności są wrodzone. Królewska krew nie może się mieszać z krwią zwykłego człowieka. To była radykalna innowacja. Podpisanie Deklaracji Niepodległości miało miejsce niemal równocześnie z rewolucją francuską, podczas której odcinano głowy wszystkim królom i władcom. Skończyliśmy z tym starym sposobem panowania, starą arystokracją i starym podejściem do prowadzenia społeczeństwa i rządzenia. Jeden z twórców amerykańskiej konstytucji, Thomas Jefferson, w dużej mierze odpowiedzialny za napisanie dokumentów założycielskich Stanów Zjednoczonych, napisał również dokument założycielski powstającego rządu francuskiego. Wielu ludzi historycznie postrzega rewolucję francuską i rewolucję amerykańską nie jako dwie oddzielne, ale jako jedną rewolucję, która miała miejsce po dwóch stronach oceanu. Jej ideą było skończenie z królami, z arystokracją i całą tą otoczką. Chcieli wyrównać szanse. Dokładnie o tym mówi Deklaracja Niepodległości, że Bóg daje ludziom niezbywalne prawa, życie, wolność i dążenie do szczęścia. Ludzie mogą rządzić sami sobą. W tamtych czasach była to skandaliczna propozycja. Mogą być rządzeni za swoją zgodą, a nie pod przymusem królewskiej władzy. Taki system panował od wieków. Królowie wykonywali swoje boskie czy królewskie prawa do rządzenia nad chłopstwem, czy też pospólstwem. Skutkiem demokratyzacji rządzenia było powstanie klasy średniej. Dotychczas byli ci, którymi rządzono i rządzący, czy też władcy i poddani. Była wyższa i niższa klasa, ci, którzy mieli prawo boskiego pochodzenia do rządzenia oraz zwykli ludzie. W końcu jednak stwierdzili, że chcą z tym skończyć. Mieli dość królów, ucisku i korupcji.
Chcieli, żeby każdy mógł rządzić sam sobą. W skład rządu mieli wchodzić zwykli ludzie, którzy mieli służyć zwykłym ludziom. To była rewolucyjna idea, na której opierał się eksperyment amerykański. Wielu w Europie uważało, że zakończy się to niepowodzeniem. Jak można mieć rząd i rządy, nie mając królestwa? Powstały zasady podobne do zasad baranka, polegające na wolności i samostanowieniu. Widzimy je w poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kongres nie wprowadzi ustaw wprowadzających religię lub zabraniających swobodnego wykonywania praktyk religijnych, ani ustaw ograniczających wolność słowa lub prasy, lub naruszających prawo do pokojowych zgromadzeń i wnoszenia do rządu petycji o naprawę krzywd. Amerykański eksperyment opierał się na dwóch podstawowych regułach, na republikanizmie i protestantyzmie. Republikanizm oznaczał, że jesteśmy republiką ludzi, którzy są rządzeni za zgodą. Republikanizm. Od najmłodszych lat Amerykanie uczą się składania przysięgi. Kładą rękę na sercu i mówią: składam przysięgę na flagę i na republikę, którą ona symbolizuje. Republikanizm oznacza wolność od króla, ale opierał się także na drugiej zasadzie, jaką jest protestantyzm. Bez reformacji protestanckiej nie byłoby Stanów Zjednoczonych. Niestety nie mamy czasu na omówienie całej historii założenia Stanów Zjednoczonych i roli, jaką odegrał protestantyzm. Protestantyzm oznaczał religię bez papieża. Chcieli rządzić bez króla i chcieli religii bez papieża. Stawiali na równi hierarchię zarówno w sferze religijnej, jak i królewskiej. Te podstawowe reguły były fundamentem Stanów Zjednoczonych. Wszystko się zgadza nie tylko pod względem położenia na osi czasu, ale także pod względem wartości i zasad, którymi się kierowano. Przyjrzyjmy się teraz kilku innym aspektom, choćby takim jak globalny wpływ militarny. Dane te pochodzą ze strony internetowej Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump podpisał 23 marca 2018 roku ustawę budżetową o wartości 1300 miliardów dolarów, która zawierała zwiększenie wydatków na obronność o 160 miliardów dolarów na dwa lata, odwracając tendencję spadkową i nieprzewidywalne fundusze. 1,3 miliarda dolarów. Taką kwotę potrafi sobie wyobrazić chyba tylko dr Kelly Murphy, ponieważ jest matematykiem. Pewnie umie obliczyć, ile to jest. Jeśli jesteście matematykami, być może również będziecie w stanie to zrobić. Podobnie jak pani Smith czy Karen. Aby wam zobrazować, ile to jest pieniędzy, rozłożę to na czynniki pierwsze. To 3 561 643 835 dolarów i 62 centy, które są każdego dnia wydawane na wojsko. To 148 401 826 dolarów i 48 centów na godzinę wydawane na wojsko. Jak to się ma do wydatków innych państw? Czy to jest normalne? Nie. Stany Zjednoczone wydają na swoje siły zbrojne tyle, że gdyby połączyć 7 pozostałych państw ze szczytu rankingu dotyczącego ilości sił zbrojnych, to nadal byłaby to wyższa kwota. Jest ona astronomiczna. Nic więc dziwnego, że eksperci tacy jak Holbrands w artykule dla magazynu Bloomberg twierdzą, że ta przewaga siły jest tym, co utrzymuje pokój. Brand pisze, że od dziesięcioleci Stany Zjednoczone mają ustabilizowany porządek międzynarodowy, między innymi za sprawą utrzymania przewagi militarnej. Utrzymują pokój dzięki posiadaniu tak wielu potężnych, śmiercionośnych broni, że nikt nie byłby na tyle nierozsądny, by ich zaatakować. Jak dotąd, od około 1945 roku jest to skuteczne. Ale czy zawsze tak będzie? Podczas serii 5 dobrych powodów mówiliśmy o uciążliwym poczuciu, że jesteśmy na ostrzu noża. Nie możemy zaufać Stanom Zjednoczonym, nawet jeśli byśmy tego chcieli. Poza tym, że mają zasady podobne do baranka w swoich podstawowych dokumentach założycielskich, Pismo Święte ostrzega, że będą mówić jak smok. Załóżmy na chwilę, że jesteście prawdziwymi patriotami i wierzycie w boskie posłannictwo Stanów Zjednoczonych. Problem polega na tym, że technologia, którą opracowali, może trafić w niewłaściwe ręce. W
wtedy nastąpiłby zwrot akcji, który stanowi centralny wątek każdego filmu o superbohaterach. Potężna broń często trafia w niewłaściwe ręce. Pismo Święte przepowiada, że ci, którzy tę broń posiadają, staną się nieodpowiednimi właścicielami. Będą mówić jak smok. 17 stycznia 1961 roku 34. prezydent Stanów Zjednoczonych, Dwight Eisenhower, doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Oto kilka zdań z jego przemówienia pożegnalnego, które wygłosił dla narodu w 1961 roku. Jego słowa są niemal prorocze. Posłuchajcie. To połączenie ogromnego wojskowego przedsiębiorstwa z przemysłem zbrojeniowym to nowe amerykańskie doświadczenie. Całkowity wpływ. Zauważcie, co mówi teraz. Ekonomiczny, polityczny, a nawet duchowy jest odczuwany w każdym mieście i w każdym gmachu stanowym. O co chodzi? Każdy urząd federalny rozpoznaje potrzebę tego rozwoju w celu utrzymania pokoju. Jednak nie możemy nie zrozumieć jego poważnych implikacji. Nasza praca, zasoby i środki do życia są tu zaangażowane, a także struktura naszego społeczeństwa. W radach rządowych musimy uważać na nieuzasadniony wpływ, czy to poszukiwany, czy też nieposzukiwany. Większość współczesnych historyków uważa, że użył on tego terminu jako pierwszy. Eisenhower mówi o konieczności uważania na nieuzasadniony wpływ, czy to poszukiwany, czy nieposzukiwany, kompleksu przemysłowo-militarnego. Wiemy, czym jest militarna strona kompleksu. Słowo przemysłowy zostało użyte dlatego, że Stany Zjednoczone są największym przemysłowym krajem wszechczasów. Wróćmy do przemówienia Eisenhowera. Potencjał katastrofalnego wzrostu przesuniętej władzy istnieje i będzie trwał. Nigdy nie możemy pozwolić, aby ciężar tego połączenia, jest tu mowa o kompleksie przemysłowo-militarnym, zagroził naszym wolnościom ani procesom demokratycznym. On jest marzycielem. To tylko marzenie. Pamiętamy, co powiedział Lord Acton o tym, że władza ma tendencję do korupcji, a absolutna władza korumpuje absolutnie. Niczego nie powinniśmy brać za pewnik. Tylko czujne i dobrze poinformowane społeczeństwo może zmusić do właściwego połączenia potężnej machiny przemysłowej i militarnego mechanizmu obrony z naszymi pokojowymi metodami i celami, dzięki czemu bezpieczeństwo i wolność mogą razem prosperować. Eisenhower poruszył te kwestie w swoim przemówieniu pożegnalnym. Wielu uważa je za niemal prorocze. Zagraniczna wojna jest dobra dla biznesu w Stanach Zjednoczonych, a to jest przerażające połączenie. Wojna stała się opłacalna i niezbędna dla biznesu. Na takim świecie żyjemy. Żyjemy w świecie, gdzie jeśli nigdzie nie ma wojny, to największa potęga, zarówno pod względem ekonomicznym, militarnym, jak i kulturowym, nie może funkcjonować. To jest kultura śmierci. Nic dziwnego, że jedno z wielkich proroctw o nowym niebie i nowej ziemi mówi o tym, że w nowym niebie i na nowej ziemi nie będzie wojny. Obecnie zostaliśmy przez nią wciągnięci. Jesteśmy tak głęboko osadzeni w kulturze wojny, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo jesteśmy w nią wplątani. To przerażające, że wojna jest dobra dla biznesu. To wszystko wskazuje na jedną rzecz. Gdy były spisywane dokumenty założycielskie Stanów Zjednoczonych, to nikt się nie spodziewał, że ten kraj stanie się taką potęgą, jaką jest dzisiaj. Mówią, że istnieje 7 światowych mocarstw i jedno supermocarstwo. Supermocarstwem są właśnie Stany Zjednoczone. Jest takie powiedzenie. Gdzie siada 360-kilogramowy goryl? Odpowiedź brzmi, gdziekolwiek chce. Stany Zjednoczone robią, co chcą, a naiwnym może się wydawać, że zawsze będą bronić wielkich zasad wolności i sprawiedliwości. Eisenhower powiedział, że musimy przeciwstawić się wpływowi militarno-przemysłowego kompleksu i jako obywatele trzymać się naszych pokojowych metod oraz wartości, wolności i sprawiedliwości. Nie jestem szczególnie krytyczny wobec Stanów Zjednoczonych. Uważam jednak, że przewidywania Eisenhowera okazały się prorocze. Żyjemy w świecie, w którym Stany Zjednoczone mogą robić, co chcą, komu chcą, kiedy chcą, jak chcą
i nikt nie może im się sprzeciwić. Ten naród powstał na nowym obszarze około 1798 roku. Ma zasady podobne do baranka. Jest stosunkowo młodą potęgą z globalnym wpływem militarystycznym i ekonomicznym, który rozwinie bliskie więzi z bestią z morza i będzie mówił jak smok. John Nevins Andrews, żyjący od 1829 do 1883 roku, był młodym biblistą, który jako pierwszy zauważył, że opis drugiego zwierzęcia z Apokalipsy przypomina Stany Zjednoczone. Dlaczego zajęło to tyle czasu? Proroctwo działa na tej zasadzie, że uniemożliwia zobaczenie tego, co trzeba zobaczyć, zanim się to wydarzy. W XVIII i XIX wieku nikt nie mógł przewidzieć, że Stany Zjednoczone staną się tak potężną siłą, ponieważ jeszcze wtedy nie istniały. Potrzebne było pewne umiejscowienie w historii, aby móc spojrzeć wstecz i powiedzieć. To dlatego uczonym zajęło tyle wieków, żeby ustalić, czym jest drugie zwierzę z 13 rozdziału Apokalipsy. Nie mieli perspektywy historycznej, by to dostrzec. John Nevins Andrews zauważył to i od tego czasu wiele innych przyznało, że jest to niezwykle trafne. Tym samym dotarliśmy do piątego, czyli ostatniego powodu. To pozornie niemożliwe proroctwa wypełniają się na naszych oczach. 24 września 2015 roku papież rzymski po raz pierwszy w historii zwrócił się do kongresu. To istotne wydarzenie, które całkowicie wypełniło proroctwo biblijne, choć nie było zrozumiane ani uznane przez zdecydowaną większość ludzi na świecie, a tym bardziej przez Amerykanów. W 2001 roku został opublikowany artykuł okładkowy magazynu Time pod tytułem Święte Sojusze, jak Reagan i papież spiskowali, aby pomóc ruchowi Solidarności w Polsce i przyspieszyć upadek komunizmu. Omówiono w nim obszernie temat 3K – komunizmu, kapitalizmu i katolicyzmu. Dużo napisano na temat przepychanki o pozycję geopolityczną między kapitalizmem, reprezentującym Zachód i Amerykę, komunizmem, który teraz jest przeszłością, a katolicyzmem. W tym artykule oraz w wielu książkach została przedstawiona idea, że dwie z liter K się połączyły i odrzuciły inną literę K. Kapitalizm i katolicyzm połączyły siły i odrzuciły komunizm. Jeśli wydaje wam się, że dwie pozostałe litery K, czyli kapitalizm i katolicyzm, będą współpracować, to macie rację. Macie absolutną rację. Dokładnie to przepowiedziało proroctwo biblijne, i to nie 100 lat czy 200 lat temu, a 2000 lat temu. Ten sojusz został przewidziany na długo przed pojawieniem się czegokolwiek przypominającego Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone i Kościół Rzymski od dziesięcioleci wzmacniają swoje więzi. Chciałbym zakończyć stwierdzeniem. Jeśli jesteś miłośnikiem wolności lub uczniem historii, to powinieneś obawiać się tego połączenia. Kościół niestety w bardzo małym stopniu przypomina i ma coś wspólnego z Jezusem Chrystusem. Pismo Święte mówi, że nastąpi wzrost innej potęgi, podobnej do tej ze średniowiecza. Nie mówię tego, żeby was przestraszyć, ale uświadomić. Na kolejnym wykładzie powiem wam, dlaczego nie ma powodu do obaw. Nie chodzi o to, żeby się bać, ale być świadomym czasów, w których żyjemy. W Apokalipsie, w rozdziale 14, wersecie 12 czytamy: Tu jest miejsce na wytrwałość świętych, tych, którzy przestrzegają przykazań Boga i wierzą Jezusowi. Pięć ważnych powodów, aby obawiać się Stanów Zjednoczonych. Liczę na to, że jako osoby studiujące Pismo Święte będziecie świadomi czasów, w których żyjemy. Żyjemy w niesamowitych i niezwykle ważnych czasach, które mają ogromne znaczenie. Dobre wieści są takie, że nie musicie się bać ani odczuwać niepokoju. Jest pięć dobrych powodów, aby podążać za Jezusem. Będziemy o tym rozmawiać na kolejnym spotkaniu. Jeśli twoja wiara opiera się na Jezusie i wierzysz w Jego słowa, to żadne z tych wydarzeń nie wpłynie na ciebie pod względem zbawienia. Wpłynie na świat i na ludzi wokół ciebie, w tym także wielu, których znasz i kochasz. Mili widzowie, bardzo cieszę się, że dotrwaliście do tego miejsca, bo to znaczy, że to był dobry program. A właśnie naszą misją jest tworzenie dobrych programów, które zmieniają serce, które pokazują, że to życie ma sens, że Pan Bóg jest dobry. To z Jego powodu
i o nim chcielibyśmy opowiadać. I taka moja bardzo serdeczna prośba, jeżeli ten program zrobił jakąś różnicę w waszym życiu, coś ciekawego, wyjątkowego usłyszeliście, to napiszcie do nas. Oczywiście te wszystkie subskrypcje to też jest ważne i te dzwoneczki, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych programach, to pięknie, ale chcielibyśmy spotkać się z żywym człowiekiem, który doświadcza tego, że Pan Bóg go dotyka i zmienia. Zatem napiszcie i bądźmy w dobrym kontakcie z Nim. Do zobaczenia. Zapraszam na kolejny odcinek.